według Marka Stefańca. Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko w ten deszczowy, ciepły poranek. To taki incydent związany z wejściem frontu ciepłego, no ale już za kilkanaście godzin będziemy mieli do czynienia z frontem chłodnym, za którym napłynie oczywiście zimna masa powietrza z dalekiej północy. A wczoraj o godzinie 18-19 mieliśmy już na termometrach 8, a nawet 9 stopni. To ciepło postępowało od południowego zachodu. Kiedy u nas było 8-9 stopni, to na Suwalszczyźnie w całym pasie wybrzeża Bałtyku temperatura oscylowała w granicach 0 i 1 stopnia. Tam sypał śnieg. Natomiast u nas pojawiły się opady deszczu, no i to zdecydowanie poprawiło klimatyczny bilans wodny, tak zwany. Mieliśmy do tej pory, czyli tak do 18 listopada, 2-3 litry wody na metr kwadratowy w naszym województwie, to taka średnia. A przypomnę, że z tych ostatnich 30 lat zmierzona średnia ilość wody na metr kwadratowy w naszym województwie to około 40 litrów. No, niedobór był i to zdecydowanie. Ale te opady, które za nami i przed nami, poprawią tę sytuację, no i przynajmniej do niedzieli to już będą wartości rzędu 20, a nawet 25 litrów wody na metr kwadratowy. Dobrze, proszę Państwa, bo przed tym zimowym spoczynkiem wilgoć w glebie jest jak najbardziej potrzebna. Ta ciepła masa powietrza, która do nas napłynęła, jak wskazuje trajektoria wsteczna mas cząsteczek powietrza, to aż znad Półwyspu Apenińskiego. To stamtąd masy do nas docierały, no i stąd właśnie takie ciepło. Ale jak to u nas bywa w tym klimacie, który bardzo szybko się zmienia w tych wyższych szerokościach geograficznych, za tak ciepłym powietrzem zaraz napłynie zimne powietrze, no i z deszczu zrobi się oczywiście deszcz ze śniegiem, a później sam śnieg. Ale klimat się ociepla. Proszę Państwa, i te prognozy na najbliższe 10-15 dni wskazują, że tych opadów znów będzie coraz mniej. Ma się od niedzieli rozbudować po raz kolejny dosyć sporych rozmiarów ośrodek wyżowy. No i cóż, można by powiedzieć, że cieszmy się tym, co mamy. Spoglądajmy na ten biały puch, bo nie wiadomo, kiedy ujrzymy go następnym razem. A tak w ciągu tych najbliższych dni, tak jak dzisiaj w nocy, czy jutro, czy pojutrze, to rzeczywiście kilkucentymetrowa warstwa białego puchu utworzy się w naszym regionie. No a jak przyjdzie ocieplenie, szybko stopnieje. Będziemy go wspominać. Co widać na mapach topografii barycznej? Oczywiście ośrodek niżowy, o którym Państwu już wspominałem, a ma na imię Quiteria. Quiteria sobie wędruje od Wysp Brytyjskich poprzez niemiecką Mecklenburgię, Cieśninę Duńską, dalej Bałtyk. No i dzisiaj w południe to już prawie nad Zatoką Fińską jego centrum, no i tam ciśnienie spadnie nawet do 980, a być może nawet i 975 hektopaskali. Tak widać tutaj na mapach topografii barycznej. Ten niż, tak jak mówiłem, najpierw sprowadził do nas ciepłe masy powietrza, no ale jak się ustawi właśnie tutaj w rejonie Zatoki Fińskiej, to zgodnie z ruchem mas powietrza w cyklonie, czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, zacznie ściągać z tych wyższych szerokości geograficznych zimną masę powietrza. No tak, nocą mieliśmy jeszcze na wysokości 1,5 km temperatury dodatnie i to zdecydowanie. Na tej najbliższej nocy zmieni się to zdecydowanie, bo będziemy mieli na wysokości 1,5 km nawet minus 5 i minus 6 stopni. Proszę bardzo, jaka szybka zmiana. No ale tak jak mówiłem, te zmiany, ta szybka wymiana mas powietrza związana jest z coraz bardziej dynamicznym Atlantykiem. No a ten daje właśnie znać o sobie w postaci frontów atmosferycznych, zatok, ośrodków niżowych, tak jak teraz to widzimy za oknami, a przyjdzie nam się jeszcze zmierzyć z bardziej zmiennymi warunkami atmosferycznymi, no i na drogach zrobi się ślisko, tutaj musimy naprawdę zachować szczególną ostrożność. I ten ośrodek niżowy na razie pozostanie praktycznie do końca tygodnia. Tutaj widać, że od Morza Północnego czai się jeszcze jeden, ale już zdecydowanie mniej dynamiczny. Ten spływ mas powietrza z północy i z północnego zachodu nie ustanie aż do niedzieli. Wtedy dopiero nastąpią zmiany, ale oczywiście o tym będę Państwa informował. Jak to przedstawia się dzisiaj na meteorogramach? O poranku jeszcze 5-7 stopni, no i ten wiaterek sobie będzie tak podmuchiwał do 45-50 km na godzinę i opady deszczu. Na wyżynach, na wzniesieniach pojawi się również deszcz ze śniegiem, ale to już wtedy, kiedy temperatura nam tu zacznie spadać, bo o godzinie 10-11 będzie to tylko plus 2, plus 3 stopnie, a późnym popołudniem to już będzie około 0 stopni, no i wtedy zaczną się te zmiany. Deszcz ze śniegiem, co prawda niewielki, ale jednak, a później już sam śnieg. Nocą wiało nam z południa, natomiast właśnie w tej chwili następuje zmiana i z tych południowych kierunków będziemy mieli kierunki północno-zachodnie i zachodnie.
zdecydowanie już zimniejsze. Ta najbliższa noc cały czas z temperaturami w okolicach zera i nawet delikatnie na minusie. Śliskie zrobią się chodniki i śliskie zrobią się drogi. Proszę bacznie zwracać uwagę na to, co pod naszymi stopami i pod naszymi kołami pojazdu, proszę Państwa. Ciśnienie, no niestety, najniższe, bardzo niskie, 988 hektopaskali mierzone do poziomu morza. I jutro już opady śniegu i mogą się pojawić nawet i zawieje śnieżne przy temperaturze około zera. Wiaterek na razie nie ustanie, cały czas będzie podmuchiwał dosyć mocno, do 45-50 km na godzinę z zachodu, a ciśnienie już w górę.